Na radioaktywny blog zaprasza Leszek Gnoiński. Dziś radioaktywny blog inaczej. Postanowiłem wspomnieć zmarłego kilka dni temu pana Marka Gaszyńskiego, świetnego dziennikarza muzycznego, ale także tekściarza i przyjaciela muzyków. Na audycjach pana Marka wychowało się kilka pokoleń Polaków. Ja też wsłuchiwałem się w jego głos. Wywiad, którego fragmenty za chwilę usłyszycie, został przeprowadzony w 2007 roku na potrzeby serii Historia Polskiego Rocka, którą stworzyłem z Wojtkiem Słotą. Dlatego rozmowa dotyczyła historii, a więc początków rock'n'rolla i rocka w Polsce. Wspominaliśmy Czesława Niemena i Tadeusza Nalepę. Szczególnie, że 17 stycznia mamy też smutną rocznicę śmierci Czesława Niemena. Przed Wami Marek Gaszyński w ramach radioaktywnego blogu. Kiedy powstał polski rock? Ja odróżniam rock'n'rolla od rocka. Rock to jest forma bardziej skomplikowana, bardziej rozbudowana, bardziej agresywna, mocniejsza. Niekoniecznie wykonywana przez większą ilość instrumentów niż rock'n'roll, z nieco innymi tekstami. A rock'n'roll to jest forma prościutka, podstawowa, to jest muzyka prawie taneczna, chociaż niosła ona ideologie również buntownicze. Rock'n'roll powstał, moim zdaniem, w 1954-1955 roku w Ameryce. Polski rock'n'roll powstał dopiero gdzieś w 1961. Rock powstał w Wielkiej Brytanii, myślę, że z momentem narodzin zespołu Cream, a w Polsce z momentem narodzin zespołu Breakout. Powiedział pan początek 60., a zespół Rhythm Blues? To był amerykański rock'n'roll, albo brytyjski, wykonywany przez polskich instrumentalistów i polskich piosenkarzy, którzy śpiewali w języku angielskim, którzy właściwie do tej muzyki nie wnieśli nic. Niech pan zauważy, że pierwsze utwory rock'n'rollowe śpiewane w języku polskim to są nagrania Karin Stanek z 61-62 roku. I wtedy możemy chyba dopiero mówić o polskim rock'n'rollu, a przedtem to był zagraniczny, anglojęzyczny rock'n'roll wykonywany przez Polaków. Czym różnił się, proszę pana, polski zespół Rhythm and Blues, grający utwory Tommy Steela, Presleya czy Haleya, od jakiegoś innego brytyjskiego zespołu, który by w tym samym czasie przyjechał do Polski i grał te same utwory? Gorszym może poziomem wykonawczym. Naprawdę to nie był polski rock'n'roll, to był rock'n'roll wykonywany w Polsce przez polskie zespoły. Rock'n'roll, muzyka, to jest tylko odtwarzanie, powtarzanie, naśladowanie. To jest twórczość, to jest wnoszenie czegoś od siebie, to jest danie od siebie jakiegoś elementu. Elementu, niekoniecznie ludowego, ale języka przede wszystkim. Ja myślę, że Rhythm and Blues przestał istnieć ze względów politycznych zdecydowanie, ale pretekstem do tego były jakieś awanturki na Śląsku, czy wcześniej wywoływane przez publiczność. Przewracanie samochodów, chociaż to nie wierzę, bicie szyb na ulicach i w sklepach. Owszem, tak, demolka jakichś lokali być może, ale chodziło jednak o to, żeby położyć tamę temu amerykańskiemu stylowi życia, tej amerykańskiej muzyce. Wtedy wiemy, jaki ustrój panował, zgrzebny socjalizm. Wtedy odcięci byliśmy od nowinek kulturalnych ze świata, nowych filmów, nowych sztuk teatralnych, które mogły być tłumaczone z angielskiego i grane w Polsce. I Gierek na Śląsku powiedział stop, nasza młodzież chce się bawić, owszem, po ciężkiej pracy, ale nie przy takiej muzyce, jaką wy proponujecie. W związku z tym przyjmijcie do wiadomości, że to jest ostatni koncert bluesa na Śląsku. A za tym poszło ograniczenie z Ministerstwa Kultury i Sztuki, że nie można było grać muzyki rock'n'rollowej w salach więcej niż 400 osób. No a z koncertu, na którym jest 400 widzów, trudno utrzymać zespół. Franciszek Walicki wpadł na pomysł, żeby nie drażnić decydentów słowami amerykańskimi rock and roll, rhythm and blues, i na bazie rhythm and bluesa chciał założyć nowy zespół, Czerwono-Czarni, już z polską nazwą, bez żadnego rock and rolla, nawet na plakatach, chociaż to było trudno. To jest raz. A poza tym, proszę pana, ta tama, ten nacisk, ten napór, tego się nie dało zatrzymać. Nie da się zatrzymać pewnych zjawisk kulturalnych, nie da się im położyć tamy, do pewnego momentu tak, ale potem tama pęka, jest gorzej, jeżeli wielka fala zaleje, jeżeli się pozwoli jej sączyć drobnym strumyczkiem. I myślę, że ci decydenci z przełomu lat 50. 60. to rozumieli. I jak powstali Czerwono-Czarni, potem Niebiesko-Czarni, potem jeszcze, gdy te zespoły zaczęły śpiewać polskie piosenki ludowe, a potem tworzyć własny repertuar, to już zezwolenie było powszechne. Cały czas ten system był taki sam, bo też był ten Gomułka, ten był ten Gierek, który siedział w tych Katowicach jeszcze przez kolejne 10 lat. Wie pan, na Kubie to się dało może utrzymać, czy w Związku Radzieckim, a u nas nie, my jesteśmy za blisko zachodniej granicy. Panie Marku, jakby pan atmosferę właśnie tego początku lat 60., tego rozpoczęcia działalności przez czerwono-czarnych, niebiesko-czarnych, tego festiwalu młodych talentów, jakby pan tą atmosferę określił? To
było fantastyczne, wie pan, to było jakieś takie barwne, kolorowe. Lata 50. w naszej świadomości są taką szarą plamą, co jeszcze troszeczkę moim zdaniem nieodkryte, niezbadane. To jest okres, kiedy rozwijał się jazz, też właściwie wcześniej zakazany. Przecież polski jazz rozwinął się w latach 1945, tych zgliszczy powojennych, kiedy niektórzy muzycy wrócili z zachodu, połączyli się z tymi, którzy byli, którzy przeżyli wojnę i zaczęli stworzyć wspaniałe rzeczy. Do 49 roku, kiedy to przyszedł okres Ždanovszczyzny, kiedy to można było tylko pokazywać wzory wielkie, gigantyczne kultury i socrealizmu ze Związku Radzieckiego. Ten okres katakumb trwał mniej więcej 5 lat. W 54 roku jazz się odrodził. Tak samo, widzi pan przykład. Nie można było, a nagle od 54 roku już władze zezwoliły na to, żeby organizować powoli, a potem już szybko, bo też tej tamy się nie dało zatrzymać. Koncerty jazzowe i w 54 były słynne zaduszki jazzowe w Krakowie. Potem koncerty w Warszawie organizował Leopold Tyrmand. Potem festiwale w Sopocie w 56-57 roku. I ciekawe, że na festiwalu jazzowym w 56 roku zespół melomanii Jerzego Dudowskiego-Matuszkiewicza grał utwór Jump Around the Clock, co nie jest niczym innym, jak po prostu obdarzonym innym tytułem utworem Rock Around the Clock Billa Haleya. Również w 56 roku zespół Krzysztofa Komedy-Czcińskiego, który doszedł do wniosku, że z jazzu na razie trudno się utrzymać, zmienił repertuar i zaczął wykonywać utwory rekondrelowe Billa Haleya, Rock Around the Clock i Razzle Dazzle, Jerzy Milian, Jan Taszyn Wróblewski i Krzysztof Komedy-Czciński. Fundamentaliści jazzowi grali takie utwory. To było krótko, potem wrócili do jazzu nowoczesnego, ale jednak to było. W 56 roku również w zespole Jana Walaska, Carmen Moreno i niejaki Cezary Fabiński zaczęli tańczyć rock'n'rolla. W 56, 7, 8 muzycy jazzowi zauważyli, że nie da się przeżyć troszeczkę nie schodząc z tonu, troszeczkę nie ustępując muzyce rock'n'rollowej. Leopold Tyrmand, który był wielkim sympatykiem, teoretykiem muzyki jazzowej, też w pewnym momencie nie wiedział, jak się zachować wobec tego rock'n'rolla, ale Tyrmand był mądrym człowiekiem i doszedł do wniosku, że to jest muzyka, którą niesie życie. I powiedział muzykom, bo był dla nich autorytetem, muzykom jazzowym, że nie możemy protestować przeciwko muzyce rock'n'rollowej. To mi powiedział Jerzy Dudyś-Matuszkiewicz, który też bronił się przez pewien czas przed rock'n'rollem. Oczywiście tylko raz wykonywał tę muzykę. Ale gdy w 1958 roku jazz przestał być sztuką ludyczną, taneczną, taką stricte rozrywkową i wszedł do filharmonii, to właściwie nie był to początek końca muzyki jazzowej, bo jazz nigdy się nie skończył, nigdy nie umarł, ale początek takiego szybkiego rozwoju, burzliwego rozwoju w Polsce. Jazz od 58, właściwie 59 zaczął ustępować miejsca muzyce rock'n'rollowej. Najpierw rhythm and blues, potem czerwono-czarny, big beat sextet i potem niebiesko-czarny. Potem wstępie o tej atmosferze. To było tak jak mniej więcej 6 czy 7 lat temu narodziny czy odrodziny polskiego jazzu. Kolorowe tłumy ludzi na koncertach, porywająca rock'n'rollowa muzyka, non-stopy taneczne, festiwale muzyki rock'n'rollowej w 62 roku, pierwszy w Szczecinie, złota dziesiątka, właściwie piętnastka, bo laureatów było tylu, że trudno było ograniczyć do 10. Potem w 63 roku drugi festiwal w Szczecinie. No tutaj odezwała się władza, Gomułka podobno walił na plenum politycznym pięścią w stół i mówił, co tam się dzieje z tym Szczecinie. No i trzeciego festiwalu już nie było. Potem młode, kolorowe zespoły wpuszczono na festiwal opolski, gdzie też naturalnie obok tych tuzów piosenki jak Santor, Łazuka czy Sława Przybylska, młode talenty w postaci Kasi Sobczyk, Karin Stanek czy Czesława Niemena zdobyły nagrody. Więc to była wspaniała, wielka atmosfera. Nie mieliśmy wiele pieniędzy, wie pan, na to, żeby się stroić. Te dziewczyny za niemal grosik tworzyły sobie kreacje. Jakieś sukienki szyte z babcią i z mamą w domu. Jakieś buciki kupowane na ciuchach za zaoszczędzone pieniądze. Jakieś sweterki kupowane na ciuchach albo otrzymywane w paczkach za granicy. Ale to wszystko było barwne, kolorowe. Myślę, że to młode pokolenie, do którego ja też wtedy należałem, nie bardzo zdawało sobie z tego sprawę, że jesteśmy tak zupełnie odcięci od tego zachodu. Nie mieliśmy paszportu, w związku z tym nie bardzo mogliśmy wyjeżdżać za granicę. Nie wiedzieliśmy nawet, jak jest na tym zachodzie. Nie pokazywano nam tego. Nie mieliśmy rozbudzonych potrzeb. I starczało nam to,
co wtedy było. Rock and roll, potem rozwinęła się Polska Szkoła Filmowa, polski plakat, polski teatr. Byliśmy przez pewien czas zadowoleni. Oczywiście, gdy każdy z nas zaczął dorastać, no to wtedy doszliśmy do wniosku, że można żyć inaczej. Ale te pierwsze lata młodości były takim okresem fascynacji tego, co nas otacza tu w Polsce. Czerwone gitary grali pod hasłem "Gramy najgłośniej w Polsce". Na czym polegało to granie wówczas najgłośniej w Polsce? Każdy z tych zespołów kolorowych jakieś hasło chciał rzucić, bo chciał się czymś wyróżnić. Czerwono-czarni rzucili hasło "Szukamy młodych talentów". Niebiesko-czarni rzucili hasło "Polska młodzież śpiewa polskie piosenki". Czerwonym gitarom pozostało już głośność, bo już polska młodzież śpiewała polskie piosenki. To był zespół uroczy, pełen wdzięku, młodzieżowy. To był zespół chłopaków, którzy bawili się swoją muzyką i bawili nią swoich rówieśników. To były takie misie, jak z piosenki "Mały miś do lasu nie chciał iść". To były takie misiowe igraszki, zabawy, przyjaźnie. To tworzył zespół przyjaciół, kolegów, którzy wcześniej byli w Niebieskoczarnych i w Pięcioliniach. To był pierwszy chyba polski zespół, który poszedł śladami Beatlesów. Choć w Niebieskoczarnych też już myślano o tym, żeby stworzyć zespół bez solisty, tylko zespół, w którym trzej gitarzyści śpiewają i towarzyszy im perkusista. Ale tam się nie dało w Niebieskoczarnych. U Niebieskoczarnych było za dużo solistów. Ada Rusowicz, Helena Majdaniec, Michał Burano, Wojciech Korda, Czesław Niemen, Piotr Janczerski. I dopiero czerwonym gitarom dało się stworzyć taki zespół przyjacielski, śpiewający harmonijnie, żyjący do pewnego momentu harmonijnie, przyjaźni, tworzący i śpiewający wyłącznie polskie piosenki. I wyłącznie własne. Zespół oparty na wielkich dwuindywidualnościach Seweryna Krajewskiego i Krzysztofa Klęczona. Ale wiadomo, jak są dwie osoby, to są dwaj liderzy, a może być praktycznie tylko jeden lider, a dwaj do pewnego czasu. Potem ci muzycy i przyjaciele skłócili się. Nie wiem dokładnie, jakie były przyczyny. Podejrzewam, że między innymi finansowe, między innymi chęć liderowania. I Krzysztof Klęczon odszedł. Koledzy wybrali Seweryna Krajewskiego. Zawierzyli mu, że z nim będzie bardziej pewna przyszłość. Klęczon zawiedziony wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Pracował poza muzyką, ale nie wytrzymał długo bez muzyki. Nagrał tam płytę bardzo złą, bardzo słabą, bardzo kiepską. Potem zaczął się kreować na Elvisa Presleya. Pamiętam, że na swoją drugą trasę koncertową w Polsce, bodajże w 1978 roku, przyjechał w białym garniturze, takim jaki nosił Elvis. I właściwie Krzysztof do końca życia liczył na to, że wróci do Polski, że w zgodzie z Sewerynem Krajewskim założy zespół Nowe Czerwone Gitary i że będzie to najlepszy zespół w Polsce. Być może by to zrealizował, gdyby nie jego przedwczesna śmierć. Ale wracając do czerwonych gitar, właściwie wiele w tym zespole przypominało Beatlesów. Pogodny i wesoły Benek, tak jak Paul McCartney, skupiony, śliczny Seweryn Krajewski jak George Harrison. Szalony chwilami Krzysztof Klęczon, podobnie do Lennona, przez swoją miłość do rock'n'rolla. I Jerzy Skrzypczyk, pełen żartów, perkusista przypominający Ringo Starra. Podobnie jak w Beatlesach, jedną z przyczyn rozpadnięcia się zespołu były kobiety. Yoko Ono odciągnęła Lennona. Tak mówi się, że Bibi w jakimś sensie przyczyniła się do odejścia Krzysztofa Klęczona. Bibi to jest żona Krzysztofa, która chciała mieszkać ze swoimi rodzicami w Stanach Zjednoczonych i do której Krzysztof potem pojechał. Podobnie śmierć Johna Lennona, który został zastrzelony pod domem budynku Dakota w Nowym Jorku koło Parku Centralnego, jak i Krzysztof zginął w wypadku samochodowym, a sprawca został nieodnaleziony. Podobnie jak Beatlesi, również czerwone gitary śpiewali własne piosenki. Z tym, że Beatlesi tworzyli teksty i muzykę, a czerwone gitary tylko muzykę. I siła witalna to jest to, co najważniejsze. Młodzieżowa energia, ta chęć grania, to łączyło Beatlesów i czerwone gitary. A jak było z tą głośnością? Na czym polegała ta głośność w przypadku czerwonych gitar? Gdyby pan był na koncercie zespołu Czerwone Gitary w 1965 roku na Gitariadzie w grudniu, to by pan wiedział, że rzeczywiście oni się darli w utworze "I'm Down" na przykład, albo w utworze "Licz do 100". Wspólnej kompozycji Wojtka Kordy i Krzysztofa Klęczona. Te raz, dwa, trzy. To było fantastyczne. To był rzeczywiście krzyk. Może nie mieli najmocniejszego wtedy sprzętu nagłaśniającego, ale wykorzystywali go na full. Poza tym na pierwszym plakacie czerwonych gitar było napisane: "Drzemy się i śpiewamy najgłośniej w całej Polsce, a nie gramy". I dopiero cenzor zabronił używania słowa na plakacie, bo jak to? W socjalizmie nie można szanować nikogo drzeć. Można śpiewać głośno, owszem.
Rzeczywiście Krzysztof Klęczon i Benek Dornowski, jak śpiewali we dwóch, czy jak śpiewali dwaj razem na dwa głosy, to było to najgłośniejsze w całej Polsce. Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat, 1967 rok. Był to przełom? Zdecydowanie to był przełom. Nikt z nas, kibiców muzycznych czy dziennikarzy, nie spodziewał się, że taki utwór Czesław tworzy. Ja się wtedy z nim przyjaźniłem, jeździłem z akwarelami, pisałem piosenki dla Czesława w autobusie, w garderobie, w hotelu, gdzie się dało. I słyszałem tę piosenkę, jak on ją podśpiewywał na gitarze. Na próbach ona też zupełnie inaczej brzmiała. Czesław właściwie po raz pierwszy swoim muzykom i publiczności pokazał ten utwór na festiwalu sopockim w 1967 roku, kiedy dostał nagrodę od przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji Włodzimierza Sokorskiego. To było zaskoczeniem dla wszystkich. Tam właściwie wszystko było zaskoczeniem w tym utworze. Jego interpretacja, krzyk, chociaż krzyczał już wcześniej w utworze, czy wiesz, czy w innych swoich piosenkach, to był krzyk artystyczny, za który krytykowali go dziennikarze, krytycy, m.in. Andrzej Ibis-Wróblewski, który potem został jego przyjacielem, pytał się: panie Niemen, na kogo pan tak krzyczy? A Czesław odpowiadał: na pana, panie Ibis, na pana. Więc to był inny sposób interpretacji. Ta wspaniale brzmiąca gitara Tomka Jaśkiewicza w środku, ten wstęp w organach, zakończenie, to nie narastające, groźne, czyli śpiew był inny, aranżacja była inna, drapieżna, brutalna i inne były słowa. Jest 67 rok, wszędzie niby jest dobrze, socjalizm się rozwija, kolorowe rągiewki, pochód pierwszomajowy, idą kolorowe dziewczyny, jest wesoło, towarzysz, już nie wiem który, macha z trybuny, a tutaj jakiś polski artysta przeciwko czemuś protestuje. Pamiętam te artykuły, głównie w ITD, pisane przez dziennikarzy tego tygodnika, mówiące, że to jest skalowanie ludowej ojczyzny, że to jest obrazoburcze. Ale Niemenowi nie zakazano wtedy ani śpiewania tego utworu, ani nie odwoływano jego koncertów, bo był za dobry. Wie pan, nie można mu było wtedy tego zabronić. To byłoby oburzenie powszechne. Może nie na zasadzie buntu, ale to byłoby dziwne, gdyby wielkiemu artyście, a już wtedy był wielkim artystą, stawał się nim od 2-3 lat, nagrywając swoje piękne ballady z elementami muzyki rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, ale polskie przede wszystkim. A potem dołączyły się do tego jeszcze głosy krytyczne wobec Niemena, kiedy zaczął śpiewać polską poezję, szarganie polskiej poezji, kto mu pozwolił. Też ITD przodowało w tej nagonce na Czesława. Jeśli ktoś z Państwa chciałby mnie wspomóc, zapraszam na patronite.pl, na stronę radioaktywnego blogu Leszka Gnońskiego. Też w którymś z filmów Czesław Niemen mówił, że nawet na próbie wykonał tą piosenkę cicho, nie tak energetycznie. Czego się bał? Niemen się nie bał. Niemen się niczego nie bał, proszę pana. To był taki charakter, że nie bał się, że mu coś zabronią. On chciał po prostu pokazać coś innego, nagle, bez zaskoczenia. To się zdarza różnym ludziom, ale on się nie bał. Chciał zrobić niespodziankę. Naprawdę. Chciał zrobić niespodziankę. Chciał czymś zaskoczyć. On miał taki charakter, że zmieniał. Z dnia na dzień się zmieniał. Był u szczytu dzięki swoim piosenkom takim jak "Czy mnie jeszcze pamiętasz? Wiem, że nie wrócisz. Czas jak rzeka". I nagle rzucił to wszystko i przeszedł do muzyki innej, do czarnej, gwałtownej, soulowej. A potem był u szczytu, śpiewając poezję polską, piękne rockowe utwory, rzucił to wszystko i przeszedł do elektroniki. Z dnia na dzień. Taki ma charakter, taki był Niemen. Co panu najczęściej się kojarzy z Niemenem? Z Niemenem mi się kojarzy, proszę pana, jego inność. Przecież w niebiesko-czarnych on występował w garniturze. Na okładce mojej książki "Czas jak rzeka" jest Niemen uśmiechnięty w czarnym garniturze na festiwalu w Opolu, a wrócił z Paryża odmieniony, w kolorowych strojach, w jakichś kożuszkach, w jakichś bucikach, w jakichś rosyjskich koszulach. Potem to, co mówiłem, czyli nagła zmiana stylistyczna. Potem nagły zachwyt polską poezją. Dzięki Niemenowi Norwida zaczęli czytać młodzi ludzie. Potem, kiedy wszystko szło znakomicie w kierunku tego rozwoju muzyki rockowej, nagle przeskok do elektroniki. Mnie fascynował Niemen, który się ciągle zmieniał. Mnie fascynował Niemen, który miał tak szalenie bogate źródła do swojej twórczości. Jakiś Daleki Wschód w piosence o lilach, do której kazał mi pisać o dziewczynie z Azerbejdżanu. Kto wtedy z nas wiedział, co to jest Azerbejdżan? Gdzie jest Azerbejdżan? Jak wygląda? A on doskonale wiedział. On miał wizję tego Azerbejdżanu i 10 razy odrzucał mój tekst. W końcu powiedział: no, może być. Fascynowały mnie jego te zaśpiewy ze wschodu. Fascynowała mnie ta wizja jego muzyki.
On może nie był najlepszym artystą wykonawcą, może nie był najwspanialszy w grze na organach i to właśnie się potknął o to Józef Skrzek, który podczas współpracy z Czesławem Niemenem powiedział, że ten Niemen to jakoś tak dotyka tych klawiszy. Ja jestem znacznie lepszym od niego wykonawcą. On nie użył dokładnie tych słów. Józek, ja nie cytuję cię dokładnie, ale dał do zrozumienia, że on, Skrzek, jest lepszym interpretatorem, wykonawcą, instrumentalistą niż Niemen. Rzeczywiście może był, ale on grał muzykę, którą tworzył Niemen, którą wymyślił Niemen. Grał muzykę, której wizję stworzył Niemen. Był w tych utworach tylko wykonawcą. I to mnie w Niemenie zachwycało. Niemen lubił bardzo prowokować. Miał poczucie humoru bardzo takie przewrotne, więc pamiętam, jak idziemy z hotelu MDM, gdzie Niemen zwykle stawał podczas swoich pobytów w Warszawie. Już to był okres, kiedy nie tylko Niemen, ale i muzycy byli przebrani w kolorowe ciuchy. Jakieś żółte spodnie, czerwone koszule, niebieskie, jakieś chusty, narzuty na szyjach, jakieś krzyże. Tu zgrzebny socjalizm, szara, smutna Warszawa, a środkiem MDM-u idzie taka barwna grupa tych muzyków, jeden za drugim i przechodnie patrzą z oburzeniem, czy to za jakieś pajace, jakieś kolorowe papugi, nadziewają się na jednego, na drugiego, trzeci, czwarty, piąty, taki sam, taki szary przechodzień, myśli, co to za jakieś wariactwa, nagle na końcu idzie Niemen, wystrojony, oni wpadają na tego Niemena i to jest w ogóle wielkie, powszechne oburzenie. Kiedyś podobno było tak, ja nie byłem tego świadkiem, tylko Paweł Brodowski, że Niemen z Pawłem idą ulicą, też w takich pawich ubraniach kolorowych, barwnych i jedzie jakiś pijaczek na rowerze. I jedzie, nagle widzi tego Niemena, ogląda się za siebie, mówi, pajac, jaki pajac, i w tym momencie wpadł na latarnię, przewrócił się, Niemen podchodzi do niego, mówi, popatrz, kara boska. Anegdoty są fajne, związane z postacią Michała Burano, który był bardzo takim wesołym, pogodnym człowiekiem i lubił robić różne żarty. Otóż w pewnym momencie w jakimś hotelu, nie wiem już nawet gdzie to było, zaczęli udawać koledzy z czerwono-czarnych ekipę filmową. Kupili jakiś taki prowizoryczny stojak, jakiś tani aparat fotograficzny. Zaczęli zapraszać dziewczyny, że niby ekipa filmowa, zdjęcia próbne, przebieralnia, prawda? I potem zostaną te dziewczyny zaangażowane do jakiegoś wspaniałego filmu. No i te biedne, naiwne panienki z prowincji zaczęły przychodzić, rozbierać się, pozykazywać swoje wdzięki. Potem już nie będę mówił, co było dalej. A okazało się, że to wszystko wymyślił Michał Burano po to, żeby kilka naiwnych dziewcząt poderwać. Potem była taka historyjka, którą mi opowiadał konferansjer Zbigniew Korpolewski, który pracował z czerwono-czarnymi, z Rytmem Bluesem. To jeszcze historia dotyczy Rytmem Bluesa. On był bardzo podobny do Bogosława Wyrobka i po jednym z koncertów, gdy cały zespół schował się już w hotelu przed tłumem wiwatującym na ulicy, bo również takie sceny jak niemal w Ameryce i Wielkiej Brytanii działy się przed różnymi hotelami, w których stawał Rytmem Blues, zaczęły żądać, żeby wyszedł na balkon Bogusław Wyrobek, a Wyrobek w tym czasie zmęczony spał albo się kąpał, już nie miał ochoty do tej publiczności wychodzić, więc Korpolewski przebrał się w tę słynną koszulę pasiastą Bogusława Wyrobka, wyszedł i gestem królewskim niemal pobłogosławił te tłumy żądne Wyrobka. Potem Franciszek Walicki miał taką historyjkę, że podeszła do niego jakaś panienka i poprosiła Franka, żeby załatwił jej podpis Bogusława Wyrobka, autograf. Franek wziął tę kartkę i tak rozmawia z tą dziewczyną, pyta, a pani ma już dużo autografów, jakichś pamiątek po muzykach? A ona mówi, mam, wśród moich pamiątek jest włos jeden. Franciszek Walicki pyta, czy to jest włos Bogusława Wyrobka? Anna mówi, nie, to jest włos psa Bogusława Wyrobka. Panie Marku, mówił pan, że początek rocka w Polsce to zespół Breakout. Czym się różnił od tych zespołów i co wprowadził takiego na tą polską scenę w tym czasie? Breakout nie grał i nie śpiewał piosenek, to jest najważniejsze, tylko śpiewał muzykę rockową. Czym się różnił Breakout? Że grał i śpiewał utwory nieco trudniejsze niż zwykła, prosta, melodyjna piosenka. One były też melodyjne, te utwory, ale gitara grała bardziej nowocześnie. Nie było takiej płynności jak w muzyce pop, czy jak piosence, czy nawet jak w muzyce rock'n'rollowej. Rwała się fraza. Były stop, pauzy. Była bardziej gęsta, bardziej wymyślona aranżacja. Były partie improwizowane, nie tylko grane przez Włodzimierza Nachornego, ale również przez gitarzystów. Był inny sposób grania, bardziej bogaty, perkusji Józefa Hajdasza. To wszystko dawało inne brzmienie. Były inne instrumenty. To znaczy, nadal to była gitara, nadal to były gitary, nadal to była perkusja, ale z tych instrumentów wydobywano inne dźwięki. Były inne teksty, nieco mądrzejsze niż proste piosenki śpiewane przez
przez Kasię Sobczyk, takie jak 13, czy O mnie się nie martw. Także generalnie była inna wymowa muzyki, która powstała pod koniec lat 60. od tej, która powstała pod koniec lat 50. Tadeusz Nelepa miał inną wizję muzyki. Nie chciał, żeby tłum kilkuset osób razem z Mirą czy razem ze Staszkiem Guskiem śpiewały łatwe refreny. Chciał dać ludziom jakieś przeżycie artystyczne, głębsze. Chciał ludzi zastanowić tekstami Franciszka Walickiego czy pięknymi poetyckimi tekstami Bogdana Lebla. Bo w muzyce rockowej, bardziej niż w rock'n'rollowej, istnieje jedność tekstu i melodii, i muzyki, i aranżacji. I to mu się udało. Jego muzyka fascynuje, a nie tylko nie się rozwija. Jego muzyka zmusza do myślenia, a nie tylko do tańca. Dla mnie była to naturalna droga rozwoju, śledzenie rozwijającej się muzyki. Ja od prostej muzyki Presleya, potem od muzyki Beatlesowskiej, Rolling Stonesów, przeszedłem do hard rocka naturalnie, tak jak się przechodziło wtedy. Dla mnie to nie było zaskoczenie. Ja znałem nagrania zespołu Cream, wcześniej The Yardbirds, potem Deep Purple, Led Zeppelin i wiedziałem, że te polskie zespoły muszą pójść w tym kierunku. I wiedziałem, że ta polska muzyka musi pójść w tym kierunku. Także dla mnie to nie był żaden szok. Dziennikarz, który śledzi, który nadaje niemal co roku inną muzykę, niemal co dwa lata zmieniające się style, nie jest tak zaskoczony jak słuchacz, który słucha radia od przypadku do przypadku, a nawet wiernie. Żeby wystąpić w telewizyjnej giełdzie piosenki, czy żeby wystąpić na festiwalu sopockim, czy w ogóle w telewizji, trzeba było być odpowiednio ubranym. Oczywiście nie kazali ucinać tych włosów, ale Tadeusz Nelepa musiał przypinać te włosy, chować je pod kołnierzykiem czy pod kurtką. Nie można było mieć krzyżyków na szyi. Trzeba było być ubranym dość schludnie. Ale nie ta cenzura była najgroźniejsza. Również najgroźniejsza była cenzura polegająca na przeglądaniu tekstów, które potem szły na antenę. Również najgroźniejsza była cenzura polegająca na zakazach wyjazdu na zachód. Najgroźniejsza jest taka cenzura, w której nie ma się prawa wyboru, albo ten wybór jest ograniczony. Możesz wybrać, ale tylko stąd dotąd. I ta cenzura dotykała nas wtedy i dotykała muzyków. Byliśmy odcięci od nowinek muzycznych, od nowych płyt, których nie można było kupić w sklepach, od nut, od książek o muzyce, od prasy muzycznej. I ta cenzura nas wtedy najbardziej dotykała. A nie to, że można, że trzeba było upinać włosy. To był drobiazg, betka, naprawdę. Ale to też było dokuczliwe. To było wydanie specjalne radioaktywnego blogu poświęcone zmarłemu kilka dni temu Markowi Gaszyńskiemu. Wywiad pochodzi z 2007 roku. Zapraszam na inne wywiady na swoim podcaście. Do usłyszenia.